pierwszym Polakiem, który osiągnął 200 metrów, był Adam Małysz kilka minut później. Po Matei pokonał tę granicę. Dobry skok, bardzo ładny skok Roberta Matei. Jeszcze chyba dalszy niż w tej pierwszej serii. I Heinz Kutin ma powody. A więc Robert Mateja jednak, tak jak mówiliśmy, no tu w pierwszej fazie lotu znów problemy miał, ale jednak wyciągnął jak tylko mógł ten skok i gdzieś tam...